Dzień dobry. Rozmawiam z panią Marią Bogacewicz z klubu seniora w Orli, która zajmuje się robótkami ręcznymi. Jakiego rodzaju robótkami? Robi pani na szydełku, tak? Tak, robię na szydełku. Wyszywam krzyżykiem. Kiedyś robiłam na drutach, ale już teraz ze względu na chorobę kręgosłupa nie bardzo ręce nie odpowiadają. Ale na tym na szydełku i na krzyżyku bardzo lubię robić to. To po prostu odpoczywam i fizycznie, i psychicznie. Bardzo to lubię. A kiedy pani zaczęła? Czy już właśnie po odejściu na emeryturę, czy jeszcze podczas pracy zawodowej? Troszeczkę robiłam podczas pracy zawodowej, ale to wiadomo, mało czasu było. Przeważnie teraz, jak jestem na emeryturze, to teraz to jedyne moje zajęcie. No trochę się człowiek poczyta czy coś, ale większość to siedzę i robię. Szczególnie jak to jesień czy zima, to wtedy. Właśnie pracowała pani jako księgowa, tak? Tak. Przez 45 lat. Byłam zawodu księgową, w tym byłam około 20 lat główną księgową. I przez 10 lat prowadziłam własne biuro rachunkowe. Niedużo miałam klientów, bo wiadomo, praca zawodowa, ale pracowałam rok temu zrezygnowałam, bo już po prostu oczy nie pozwalają. Ale mimo wszystko poświęca pani oczy na robótki ręczne. Co to tutaj nie przeszkadza. To mi daje i satysfakcję. I po prostu to lubię. Lubię, bo tak siedzieć w telewizor patrzeć, no to nie jakoś, ale jak coś się robi, no to szybciej czas leci. A na robótkach ręcznych pracuje pani sama, czy może z koleżankami? Raczej w domu, czy też na wyjeździe? Sama w domu. W ciszy sama, żeby nikt nie przeszkadzał. Sama robię. Szczególnie jak się wyszywa krzyżykiem, to trzeba być uważnym, bo to trzeba liczyć i można się pomylić. Najlepiej wtedy samemu. Widzę, że tutaj są różne motywy. Kwiaty, tak? Tutaj trochę krajobrazy, ikony, tak? I skąd pani brała pomysły na to? Czy to od razu już były właśnie obrazy, czy na początku zaczynała pani od jakichś prostszych wzorków? Nie, po prostu ja kupiłam kiedyś czasopismo. I w czasopismo są rozliczenia, krzyżyki i wszystko. I zaczęłam od kwiatów. To chyba była ta pierwsza moja praca. Dość prosta. Później na Allegro wypisywałam z odbitym wzorem. A teraz wolę liczyć oczka na czystej kanwie wyszywać już, bo wtedy można i kolor dobrać. Wzór to już nie, bo wzór jest, bazuje na wzorach albo kupionych na Allegro, albo kupionych, czasami trafi się w czasopiśmie jakimś takim. Nicie i szydełko są takie czasopisma, iglą i nitką. Czasami tam bywają właśnie wzory. I na takich obrazach, które one są mniej więcej podobnej wielkości, ile takich krzyżyków tutaj się znajduje? Ostatnio robiłam, ale nie mam, też sprezentowałam Matkę Boską Częstochowską, to tam liczyłam. To było 25 tysięcy. I te 25 tysięcy, ile to pani czasu zajmuje? To mi zajęło 3 miesiące. No nie od rana do wieczora, ale wiadomo. Ale tak, około 3 miesięcy to mi zajęło. A tutaj na tych to nawet nie liczyłam. Ale podejrzewam, że porównywalnie. Gdzieś tak? Porównywalnie, tak. Porównywalnie. A krzyżykiem nauczyła się pani sama wyszywać? Czy gdzieś może jeszcze z domu to pani przyniosła? Z domu. Moja mama była taka, że ona wszystko robiła. Nawet i kiedyś to były takie warsztaty tkackie. Ona dywany robiła. Ona wyszywała, ona szydełkiem robiła, no na drutach. I to ja wyniosłam z domu. A później, wiadomo, internet, to już wzory, teraz się ściąga z internetu. A podstawowy wzór, jak się zna, no to dalej można robić. A wyszywa pani też jakiś inny obraz, może coś takiego dla wnuków, jakieś też postaci z bajek, czy raczej takie? Nie, już wnuczki są większe, to już nie bardzo dla nich to nie pasuje. Ostatnio to już na warsztata zrobiłam dla młodszej wnuczki makramę. Wiązane z sznurków, ale wczoraj oddałam je.
Jej. No. A tak nie robiłam postaci z bajek dla dziewczynek, bo już one tutaj przyjechały, to już były większe i tego. I krzyżykiem to są tylko obrazy, czy też może na przykład to są jakieś rzeczy użytkowe bardziej, jakieś poduszki, Nie, serwetki. Krzyżykiem tylko tylko obrazy. obrazy, tylko obrazy krzyżykiem. Na szydełko od dwie poduszki, to poduszki, serwetki, serwetek to u mnie cały dom tam naokoło. Obrusy. Obrusy, tak. I komu pani to tworzy? Sobie do domu, dzieciom, wnukom, czy na sprzedaż? Nie, na sprzedaż nic nie zrobiłam. Wszystko na prezenty. Rodzina duża. To ciotkom, to siostrom, to wnukom. No i a czasami znajomym. I tego. Jedną ikonę dałam na charytatywną, była na Filipka były zbierane pieniążki, to dałam na licytację jedną. Chorego na syna. Tak, na SMA. Poza pracami ręcznymi pani też w ramach klubu seniora działa aktywnie. Trochę tak zdarza Trochę tak. się, Co trochę. tam robicie ciekawego? W ramach klubu seniora to czasami taka niby to pomoc mała, ale jakieś ciasto upiec. A w zeszłym roku pierożki lepiliśmy na Wigilię dla samotnych. Przeważnie takie to ciasto ulepić ciasto Upiec. upiec. Tak, na jakieś tam wyjazdy. Tak więcej. Co tam jeszcze w tym klubie seniora robimy? Spotykamy się po prostu. Żeby spędzić razem Tak, czas. żeby spędzić czas tak od czasu do czasu, żeby wyjść z domu, żeby było motywacja do tego, żeby opuścić dom i troszeczkę wyjść, pobyć między ludźmi. Między ludźmi. A w domu to właśnie w ramach pasji są robótki Tak. ręczne. I jakby mogła mi pani pokazać, co pani teraz robi? Teraz robię bombki na choinkę. I teraz właśnie robię. Ale robię też, mam z gazety wzór. Ale teraz to pamiętam i robię dwie części. Będę łączyć. Ja ich narobię, a potem będę usztywniać. Usztywniam, jest taki sposób. Jest klej wikol do drewna i luga do krochmalenia. I 50 do 50 robi się roztwór. Nadmuchuje się balonik o tutaj do środka Wkłada się. i wkłada się w ten klej, a później sznureczek, i żeby to wisiało wysło. Jak wyschną, są bardzo sztywne. Wtedy I przebija się przebije balonik. się balonik i zostaje bombka. A to, co pani robi tutaj, to jest bombka, czy to A to będzie jest jakaś taka, śnieżynka? a to taka będzie gwiazdka oto. Tylko trzeba będzie jeszcze zawieszki wszędzie. No i wiadomo, jak się prochmalił, prasuje, to będzie widać. To są takie pojedyncze gwiazdki będą. O, to jeszcze mało mam, bo tylko wczoraj zaczęłam robić oto. To wszystko jest wczoraj? No to nie Tak. takie mało. No wczoraj, bo ja dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A no bo dzisiaj nie robiłam jeszcze w A ogóle. czyli to wczorajsza To praca. wczorajsza, tak. No to jest bardzo proste, jak dla mnie to jest bardzo proste robota. Ja siadam, telewizor patrzę i robię sobie. No tak o. No myślę, jeszcze 2 dni to już mi wystarczy. Narobię. I tego. Bo już dla syna narobiłam. I przekazałam. A to na swoje. A inne ozdoby pani na choinkę wiesza, czy raczej tylko te swoje własnoręcznie robione? W zeszłym roku tylko miałam własnoręczne narobione. Tylko, no i tam łańcuszek jakiś. A Światełka. wszystko, światełka, tak. A to były wszystkie własnoręcznie narobione. A w tym roku nie wiem, jak to wyjdzie. Czy same będą robione, czy coś tam jeszcze powieszę. Zobaczymy, ile to ja na ich narobi, bo miałam duże i mniejsze i ładne.
Na jakieś jeszcze inne okazje pani robi robótki ręczne? Okazjalnie to chyba nie. Oto tylko miałam te łapacze snów, zamówienie przez syna. To tylko robiłam tak na taką. A tak, czasami patrzę w gazetę, o to jest ładne, to jest ładne. Chyba ja to zrobię. I wtedy zaczynam robić. Czy bieżniczek. Mam jeszcze bieżniki narobione, ale to wszystko jeszcze nieubrane i nieukrochmalone, to takie. Do pokazania nie nadaje się. Rozumiem. No, bo leżą, czekają jeszcze na wykończenie. Ja już jak narobię trochę więcej, wtedy zbieram i ich krochmalę i prasuję, już doprowadzam do porządku. Nie tak, że jedną zrobię i już krochmalę czy prasuję, tylko jak mam więcej, to już wtedy biorę się za krochmalenie. No tak, no na jedną czy dwie to by tak. Za dużo zachodu było. A powiem pani, jakby tak, praca księgowej i wyszywanie, haftowanie. Ma to ze sobą coś wspólnego? Sądzę, że tak. Cierpliwość. Musi być cierpliwość, bo w księgowości kiedyś ja zaczynałam pracę na liczydlach. Dużo lat. A skończyłam na komputerze. Więc jednego grosza mogło się szukać i dwa wieczory. No to jest cierpliwość. Tak samo i tutaj, jak się jeden wzór pomyli, to trzeba cierpliwie szukać. Pokora, cierpliwość to chyba takie wspólne cechy, mi się wydaje. Takiej wytrzymałości trochę to wymaga takiego zacięcia. Zacięcia. O, właśnie. Być może, że trzeba mieć zacięcie i tam, i tam. No. Być może. Tu krzyżyk dla wzoru, tam krzyżyk dla porachowania, zsumowania, tak? Tak. Bilans. Bilans, dokładnie. Tak. Ale tam trzeba liczyć i tutaj liczyć. Bo tak samo na szydełku to trzeba oczka liczyć. Dokładnie. No. Niby to. Już ja, prawdę mówiąc, ale to czasami zawsze trzeba liczyć, ile to oczek na łańcuszku, albo ile jakim kolorem krzyżyków tego wyszyć. Liczenie, no, przydaje się. A tylko pani w domu wyszywa i haftuje, czy jeszcze może ktoś z młodszego pokolenia się interesuje? Nie. Młodsza wnuczka ma 9 lat. Jak przyjedzie do mnie, to zaczyna robić, ale tylko umie jeszcze łańcuszek. Dalej lanie nie wychodzi. No, starsza kiedy zaczynała też, ale już teraz już w szkole średniej nie ma czasu. Już na to nie ma czasu, nie bardzo. Młodzież już mi się wydaje, jeszcze nasze pokolenie takie, że my lubimy to i tradycyjnie i tego. A z młodzieżą mi się wydaje już jest bardziej ciężko, nie bardzo się garną do tego. No. To trzeba cierpliwości i zacięcia. Ale gdyby ktoś chciał spróbować, to pani zdaniem, czym warto zachęcić? Co jest dobrego, co dobrego można wynieść z takich robótek ręcznych? Poza tym, że ma się coś ładnego w domu. Co może wynieść? Może, żeby nie zapomnieć o tym, że kiedyś nasze babcie, mamy robiły, bo musiały robić, żeby mieć jakieś ozdoby w domu. Teraz wszystko można kupić. Pomimo, że to wraca, że to jest ponoć modne teraz z rękodzielą. Ale przydałoby się kogoś z młodzieży nauczyć, żeby to przekazali później. No bo jak nas nie starczy, to kto? Zginie to wszystko. Nie będzie, mi się wydaje już. Bo kiedyś to każda kobieta to umiała i to robiła. Ja pamiętam, kiedyś wieczorami, jak jeszcze byłam dzieckiem, ale to pamiętam dobrze, kobiety chodziły jedna do drugiej i z kądzielą, i z szydełkiem, i z drutami i każdy coś tam robił. No teraz inne czasy. Ale to wtedy nie było tak powszechnego telewizora, komputerów? Tak, tego nie było. Telefonów? Tego nie było, tak. I kobiety to robiły. A już ja takie pokolenie trochę starsze, no to
Czyli człowiek był kiedyś taki trochę bardziej samowystarczalny, prawda? Tak, tak. To, co było potrzebne do domu, można było zrobić samemu. Nie trzeba było przez internet zamawiać, Tak. Kupować w sklepie. Trzeba było samemu zrobić, tak. No teraz my robimy to dla hobby tylko. Tak mi się wydaje, bo to nie... Bez tego można się obyć, jak to się mówi. Ale bardzo lubię komuś sprezentować. Wtedy jest radość, że się komuś podoba. No. Ma się człowiek satysfakcję. Taka właśnie w klimacie świąt przyjemność obdarowywania, tak? Tak, tak. A jak jeszcze człowiek ma świadomy, że zrobił to sam, to nie że kupił i przekazał, tylko zrobił to sam, to na pewno radość jest o wiele większa. No tak myślę. Tak mi się wydaje, no. Coś tam chyba się splątało. Trzeba uważać. Powinno być to niżej. To musi wtedy bardziej plączyć. Tak, nie tak się plączy. A jak ja tak panią zagaduję, to się wzór nie myli? Nie. Odruchowo to, się to robi, tak? To się odruchowo, tak, tak. Już jak jakiś inny wzór wezmę, to wtedy być może. A tak to nie. Najwyżej nitka się zaplączy. Czyli no. Te bombki to właściwie robi pani z głowy, tak? Nie, z gazety mam wzory. No z gazety takie, wzory, ale tak. Tutaj widzę pani. A bo to już to druga polówka, to już, już z głowy, pamiętam. Jeszcze jeden raz mam z głowy, a później muszę zajrzeć. A trzeba już potem zajrzeć. Tak. A przy tych obrazach to tutaj to wymaga tego, żeby cały czas obserwować wzór? Tak. Cały czas trzeba obserwować. Ja mam taką technikę, ja robię, wyszyłam jeden kolor najpierw i zaczynam od najciemniejszego. Ale najpierw ten wzór fastryguję, robię kratkę. Na białej kanwie robię ciemniejszą nitką kratkę, 10 kratek na 10. I mam takie krateczki podzielone, 10 na 10. I ja wtedy widzę, w każdej kratce, jaki mam kolor. I w ten jeden kop zaczynam od najciemniejszego koloru, a na końcu najjaśniejszy zostawiam. A z tego względu, żeby nie pobrudzić. Najciemniejszy to wiadomo, bo to się robi miesiąc, dwa. I zawsze w ręku to, żeby nie pobrudzić. Później jak wyszyję, to już te fastrygi wyciągam i zostaje sam obraz. A ile kolorów na taki obraz idzie? Ile rodzajów nitek? No to, to zależy. Ale w granicy 30, tak sądzę. To zależy od obrazu, jaki jest. Ale jak te tonacje są, to 30 minimum trzeba, 30 kolorów mieć. Ale ja już kolory też zamawiam przez Allegro. Rozumiem. A potrzebna tego jakaś specjalna igła, czy wystarczy normalna? Są specjalne igły. Są specjalne w zestawach z nićmi igły, które nie są ostre, żeby nie pokluć palców, tak. I tego. To są zestawy nitek do danego obrazu razem z jedną albo dwie igły są w zestawie. Tak samo jak mam zestaw szydełek teraz do każdej nitki, czy to 10, czy 20, to trzeba inne szydełko to mieć. To trochę mniejsze, bo tu jest cienka nitka. No tak, to jest 0,9. Tak, ja tego. A jak grubsza nitka, to trzeba grubsze szydełko brać wtedy. A opowiadała pani o tym, że tu właśnie te łapacze snów widoczne. Zrobiła pani dla syna w ramach prezentu, jeszcze nie dostał. Tak. Makrama była dla, wnuczki. A pamięta pani pierwsze swoje prezenty? Kiedy zaczęła pani tak już właśnie robić te rzeczy, żeby przekazywać bliskim? A jak coś tam zrobię, mam. W tym roku dam. Przeważnie moje prezenty idą za granicę, bo mam dużo rodziny za granicą. Więc jak przyjeżdżają na wakacjach,
To ja w prezencie daję. W tym roku jedna poszła do Holandii, ikona Matki Boskiej Kazańskiej, i do Chicago. Tam moje są cioteczne siostry. To dla niej dałam w prezencie. Jedna poszła, zrobi Matkę Boską Częstochowską do Islandii w tym roku. No jedną ikonę też, a to zostaną dwie już poszło. Już nie pamiętam już, gdzie one idą. A z tego, co pani mówi, głównie ikony, tak? Tak, głównie ikony robię. Dla rodziny, tak. Dla pejzaże. Jedną w prezencie dla swojej cioci sprezentowałam na 80. urodziny. To już 2 lata temu. To chyba był pierwszy prezent, który to właśnie dla swojej cioci na 80-lecie zrobiłam taką dużą ikonę w prezencie. Bo myślałam, tak myślałam, co? I wymyślałam ikonę. No. I co ciocia na to? Była przeszczęśliwa. Mm-hmm. Bardzo. Dla niej się spodobało to. No i od tego czasu myślę, że to dobry taki prezent, bo kupić to można wszystko, tego się nie kupi. Tak. Znaczy to kupić można, ale to jednak jest co innego się kupić od kogoś, a co innego się zrobi samemu. Albo ma się świadomość, że ktoś bliski zrobił, tak? Specjalnie z myślą o tobie, tak? Tak, być może, tak. Ja się staram dokładnie robić. Być może, ja tego na rynku nie widziałam takich, żeby to ktoś sprzedawał. Obrazów ja też. Nie zauważyłam. No, może gdzieś w galeriach, czy jak ja tam nie chodzę, nie wiem. Ale gdzie to można kupić, tego nie wiem. A tak na sprzedaż to ja nie robię, nie. Dobrze, tak mamy te 25 tysięcy mniej więcej, tak, krzyżyków. Jak pani kończy, co potem trzeba z takim obrazem zrobić? No tą fastrygę zdjąć, którą ja robię, tak jak 10x10 krateczki. Ubrać. Ręcznie oczywiście. Ręcznie, tak, bardzo delikatnie. I trochę przyprasować. I w ramkę. I koniec. To w ramkę to już pewnie... Nie, to ja sam, ja kupuję gotowe ramki, sama robię. Sama robię. Tego. Na razie nie dawałam jeszcze do oprawy. No. Też zamawiam te może nie wszystkie są idealnie, bo zamawiam też na Allegro. Szukam, które mniej więcej troszeczkę pasują, bo tutaj troszeczkę ona nie pasuje, ale bardzo trudno jest dobrać ramkę już do obrazu, bo to zależnie od kanwy, bo niektóre to są na kanwie grubszej, niektóre są na cieńszej i też wielkość się różni. Jeszcze chciałam wrócić jednak do tej młodzieży, bo to o czym rozmawiamy, że młodzież nie ma takich zdolności, jakie miało pani pokolenie, moje już pewnie mniej. Ale jeszcze... Być może zdolność mają, ale chęci. Bo im to zabiera komputer i telefon, czas. Młodzież, jak ja po swoich wnuczkach patrzę, oni się niecierpliwią szybko. Mniejsze niepowodzenie rzuca i babciu mnie nie wychodzi. Ja tak robić nie będę, bo mi to nie wychodzi. Ale czasami, dopóki coś się zrobi, to trzeba je spróć kilka razy. Bo ja tyle robię, ale czasami też muszę, gdzieś się pomylę i trzeba spróć, co jest gorzej robić, jak wyszywać. Czy tutaj to jest sprucie, to łatwe. Tutaj jest bardzo trudno, żeby spróć. Czyli tutaj jak błąd się popełni, to już jest problem. Jest problem, tak. Bo czasami można czy nie taką nitkę wziąć, czy troszeczkę pojechać po krzyżykach, nie w tą stronę. I już wtedy widać ten błąd trochę, tak? I czasami trzeba spróć. Rzadko mi się zdarza, ale zdarza mi się spróć też.
No, człowiek uczy się na błędach, więc tak. Póki się nie pomyli, to nie będzie wiedział, jak się do tego zabrać, żeby jednak zrobić dobrze, tak? Tak. A gdyby tak zorganizować takie warsztaty właśnie, czy haftu, czy szydełkowanie, podjęłaby się Pani tego i powiedziała młodzieży, że dlaczego warto? Pokazać, że mogę, pokazać, nauczyć wszystkie wzory, które ja znam, jak to robić. A dlaczego? Być może młodzież wtedy wypracuje trochę pokory, cierpliwości i odejdzie od tych komputerów. To mi się wydaje lepszy pożytek. Komputer oczywiście może się przydać, bo w komputerze możemy poszukać wzorów. No może, tak? To ja tutaj szukam i drukuję. To jest prawda. Tak, tak. Można też zamówić potrzebne materiały przez internet. Też zamawiam, nic się zamawiam. Więc to nie jest tak, że jak ktoś szydełkuje albo haftuje, to już jest totalny old school, tak? I się nie korzysta z tego, co jest dostępne w internecie. Korzysta się, ale w razie potrzeby, a mi się wydaje, młodzież teraz siedzi i bez potrzeby. Za dużo trochę. A tak, gdybym miała zajęcie i troszeczkę czasu poświęciła na takie sprawy. Ale czy to się uda? Spróbować warto. Spróbować zawsze można, tak.